Ale że takie słowa z moich ust wychodzą, moi drodzy, takie słowa z moich ust. No, 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 no. Cześć, witam was drogie fany w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale pod tytułem WTF Kloc, który zajmuje się tym, by badać, czy inne klocki niż klocki najbardziej znane na świecie, czyli Lego, są fajne. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku w ręce wpada nam, no, magazyn z firmy Kobi, tak jest. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, zazwyczaj magazyny są na moim bazowym kanale z klockami Lego, tu też się zdarzały te z Playmobile, na kanale gamingowym akurat się nie zdarzały, ale i tak was zapraszam na mój kanał gamingowy, tu znajdziecie link, bo mam też kanał, gdzie gram w gry Lego. Moi drodzy, magazyn Kobi, zabawa z Kobi, remiza strażacka, bo tak nazywa się ten numer. Jest to numer drugi tejże gazetki. Pojawia się on co dwa tygodnie. Kosztuje 12,99. Jedyne, o co was proszę, to tak raczej nie wkładajcie butów. Nie wiążcie jeszcze butów. Poczekajcie, obejście film do końca, a przynajmniej najbliższe 30 sekund. Dlaczego nie wkładajcie butów, nie wiążcie butów i nie biegnijcie do kiosków? Ponieważ, moi drodzy, jest to rok 2015 i no cóż, tej gazetki, tej książeczki po prostu już nie ma. Przyznam się szczerze, dla mnie troszkę szkoda. Bo nie wykluczam, że, moi drodzy, kupowałbym taką gazetkę. Kiedyś nie recenzowałem gazetek na kanale, mówię o bazowym, później zacząłem, teraz kontynuuję. I nie ukrywam, taką za 13 zł gazetkę z taką figurką, tu otrzymujemy. Może bym kupował, widocznie jednak sprzedaż nie była na takim poziomie, by się utrzymać. Więc, moi drodzy, no cóż, Kobi zrezygnowało z tej gazetki. Moi drodzy, jak to tu wygląda? Odrywamy sobie w taki sposób dość barbarzyński, lekko tylko uszkodzając tą okładkę. No i mamy taki kartonik. Oczywiście w sumie go się dało chyba tu oderwać, no delikatnie, nie uszkadzając tak mocno, ale oj tam. Moi drodzy, żynka, no jest jakby automatycznie widoczna, że jest to żynka z Amitu. No nie oszukujmy się, i jeszcze w tym starym, brzydkim stylu, no Amit robi to trochę lepiej. No widzimy tutaj, numer skupia się na remizie strażackiej. Obejrzmy sobie jednak tę książeczkę mimo wszystko, a później omówimy zestaw, który do niej dostajemy. Ja tę książeczkę, musicie wiedzieć, otrzymałem od jednego z fanów w którejś paczce, w którymś haulu. Tu mamy te stare Kobi wojenne. Nie pamiętam razu, którego fana, jeżeli jesteś tu fanie, który wysłałeś mi tą książeczkę, no to proszę, ujawnij się. A czym się różni Państwowa Straż Pożarna od ochotniczej? Czyli widzimy, mamy informacje takie, wiecie, edukacyjne. Czy wiesz, że... tradycyjne wykreślanki, tradycyjne zagadki logiczne, o jednocześnie będące prezentacją zestawów. No troszkę tutaj labiryncików, co jest bardzo fajne, co mi się bardzo podoba, co nawet Lego tego za bardzo nie ma w gazetkach. Wąż pożarniczy, mamy tłumaczenie, widzicie, tu na przykład mamy pojęcia opisane, jak co działa. Porysuj, namaluj, dowiedz się, ale przede wszystkim wszystko jest mniej więcej opatrzone, no właśnie, jakimiś tekstami pomocnymi. Nie brakuje również komiksu i, moi drodzy, szczerze powiem, ta kreska mi się naprawdę podoba. Naprawdę podoba mi się, są fajnie narysowane, całkiem okej, no i też spoko. Jednocześnie komiks traktuje o tym właśnie, jak ci strażacy pracują, jakie mają codzienne rytuały i tak dalej. Co jest, moi drodzy, również warte zainteresowania, spójrzcie, w środku znajdziemy w formie plakatu, to jest tak przyklejone, więc tego nie będę odrywał, wielki plakat kolor i to jest jak 4 strony A4 i to też jest fajna sprawa, bo jednocześnie jest to plakat, jednocześnie jest to kolorowanka i to naprawdę duża, na którą możemy poświęcić sporo czasu. Dalej kontynuujemy sobie komiks, nie, naprawdę ta kreska mi się podoba. No i gdzieś tam powiększenie kolejnego zestawu. O, to na przykład poranek, mamy wymienione rutyny, jakieś zagadki z boku, dzień strażaka, dzieje się i tak dalej. Książeczka więc nie miała tylko na zadanie nas rozbawić komiksem, ale również dać nam trochę zagadek logicznych, żeby się rozwinąć, jak i takiej wiedzy właśnie suchej, popartej gdzieś tam jednak rysunkami, jak taka praca strażaka wygląda. No i wszędzie tych powiększeń zostało chyba więcej zdecydowanie niż w książeczkach Lego. Absolutnie nie mówię tu, że te książeczki są lepsze niż te Lego. Takie porównanie mniej więcej robiłem właśnie ostatnio, jeżeli chodzi o Playmobile i Lego gazetki. Więc Playmobil i Lego gazetki, możecie sobie obejrzeć ten film, tu również na rożniku będzie odnośnik. Tam możecie zobaczyć takie porównanie, natomiast ten filmik nie ma tego na celu. Tu jeszcze więcej, spójrzcie, mamy zestawów zaprezentowanych. No, koniec jest zakończony, koniec książki zakończony z mini quizem, gdzie pewnie możemy sprawdzić swoją wiedzę. No i tu na końcu oczywiście o podpowiedzi, odpowiedzi, pali się. No i żeby było ciekawiej, dyplom dzielnego strażaka. Spójrzcie, tu już Kobi robiło takie rzeczy, w sensie wykorzystywało tylnią okładkę fajnie, nim Blue Ocean nawet zaczęło to robić. Więc wow, bo to jest 2015 rok, moi drodzy, 4 lata ma ta gazetka.
A super dodatki Strażak Kobi z gaśnicą, właściwie z tyłu, to nie jest zapowiedź kolejnego numeru, a jedynie to, co mamy tutaj. Szkoda, mówię, jeszcze raz trochę szkoda, bo gazetka w książeczka była dwutygodnikiem, to jest w ogóle jakiś fenomen. No dziwne trochę, że liczyli, że aż tak ta sprzedaż mi się utrzyma przy dwutygodniku, aczkolwiek no ciekawe, gdyby faktycznie gazetka była kontynuowana. Z chęcią niemniej przyczaję się na kolejny numer, jeżeli gdzieś je przyłapę, bo 13 zł za figurkę, minifigurkę właściwie, no to nie jest jakiś też wygórowany hajs, tym bardziej, że raz za gorsze podróbki daje większy hajs. Spójrzmy, jaki blisterek, jak to się prezentuje w ten sposób. Oczywiście blisterek otwieramy i na waszych oczach będziemy sobie patrzeli na całość. Tenże Strażak Kobi z tejże archiwalnej gazetki jest świetnie zarysowany. Uważam ten za rysunek za przepiękny, przefajny, detaliczny, radyjko. No gdzieś tu mikrowatki nam nie do malowania, nie do ciągnięcia kreski trochę migają. Ten znak tu Wi-Fi, czy to radio nadaje, no zbędny jest jak dla mnie, zdecydowanie zbędny. Na cóż to komu? Przecież wiemy, że to dudni, wiemy, że to dzwoni, wiemy jak to działa, tak? Więc absolutnie bym tego unikał, ale spójrzcie, ma on na gaciach nadruk. Ja się, wiecie, na Kobi mimo wszystko słabo znam, aczkolwiek rzadko raczej widujemy na gaciach nadruk. Tak samo jak na plecach. No i tu na plecach nas Kobi jednak się nie wyrwało, na plecach nic nie zrobiło. No mi ogólnie te figurki Kobi się średnio podobają, głównie przez te kształty, przez tą mega zwężkę w pasie, mega poszerzenie. I szczerze powiem, przyglądałem się to faceci jeszcze po biedy, ale kobity to no wyglądają strasznie moim zdaniem w Kobi. Ale same zestawy są jak najbardziej godne polecenia i tu już się wypowiadałem i nie będziemy dziś linczować absolutnie tych klocków, bo nie mamy za co ich linczować, bo powiem to jeszcze raz, klocki Kobi są, moi drodzy, bardzo dobrymi klockami, jeżeli chodzi o klockowość, więc nie będziemy tutaj im wymyślać na siłę jakichś wadek. Mówię, hipek mi się nie podoba, ale też nie oceniam, bo może podobać się innym. Wiecie, mogę to sam powiedzieć o innych podróbkach Lego, ale no tam jest bezczelna zżyna, więc jest to, uważam, coś innego. Buźka taka zadowolona, czyli on lubi swoją pracę, czyli jeszcze się w niej nie spalił, ani nie wypalił, tym bardziej. Posiada on również, tu widzimy, taki hełmofon u góry, mający go tu chronić. No cóż, dla fanatyków pożarów to musi być nie lada gratka, taki strażak w tych rękawiczkach. Posiada on również dwa randomowe klocki, no, czyli można by rzec zupełnie jak w książeczkach od Amitu. Mamy tu dwa takie, aczkolwiek było Amitu trochę więcej, dwa zapasowe klocki, zazwyczaj jest więcej. Ładnie nadrukowany ten napis Kobi na obydwóch. No i dostajemy jeszcze w zapasie gaśnicę. Gaśnica, co ważne, ma tutaj na tym klocku nadruk, oczywiście, że jest to gaśnica. Klocek więc trochę traci na swojej uniwersalności, ale również, jeżeli mamy dużo Kobi, no to jest klockiem bardzo przydatnym, właśnie imitującym tą gaśnicę. Wszczepia nam się to w taki sposób. No i tak wygląda gaśnica, tutaj ten element, który nam tutaj psiuka. Oczywiście tą ziemię możemy wykorzystać do płomienia. Jakże dużego płomienia, jakże wysokiego płomienia. Szkoda, że sam cały czerwony, nie zawkawa się czerwono-pomarańczowy. Wyglądałoby to, uważam, ładnie. Oczywiście z obydwu stron no nie jest identyczny. O, nie jest identyczny, bo spójrzcie, tu mamy wyżłobienie u góry, a tu mamy wyżłobienie tu. No to wow, że nie jest identyczny. No i oczywiście tu do palenia możemy wykorzystać na przykład ten klocek brązowy, no bo on może jakieś drewienko imitować, więc jest spoko. Sam strażak może stać na klocuszku tutaj szarawym, posiadając w rączce tą gaśnicę. Jakże ogromną gaśnicę, no nie oszukujmy się, moi drodzy, spójrzcie. No to jest do wysokości jego klaty, no takie gaśnic mógłby mieć problem sam nawet udźwignąć, no ale oczywiście to są zabawki, to jest zabawa. Spójrzmy, jak on ją trzyma. Oczywiście, czekajcie, czy on ją może chycić tu w ogóle, czy on ma inną rączkę, czy mi się wydaje, czy on ma inną rączkę, czy ten kciuk jest mniejszy, czy inne Kobi też tak mają takie rączki? Kurde, ile ja mogę nie kojarzyć jeszcze z tego Kobi. Tu trzyma bez problemu. To było oczywiście fajne, żeby kciuk był inny niż reszta rączki. Jakby to było realistyczne, że wow. Tutaj spójrzmy, mówię, gaśnicę trzyma w ten sposób, natomiast mówię, no ciężko jest mu trochę gasić, no bo spójrzcie, że coś się pali na ziemi, no to jak on to ma gasić? Gaśnica musiałaby zejść poniżej poziomu klocka, nie da się tak zrobić. No chyba, żeby gasił o tak, albo boczkiem, albo jakoś inaczej. Jeszcze testowo sprawdzamy. Nie, tutaj również ją chyci, więc on może ją podać koledze. Jest okej, jak najbardziej. Moi drodzy, nie no, jest fajnie. 13 zł, kurczę, no to były fajne czasy, że też wtedy się Kobi nie interesowałem. Nie mówię, że od razu zostałbym fanatykiem, zrobiłbym czwarty kanał tylko o Kobi, bo wątpię. Natomiast uważam naprawdę za wysoce fajną gazetkę, tym bardziej spójrzcie, mam nawet Kobi nadrukowane tutaj na plastiku. No,
dbają o tą jakość niesamowicie. Ta firma dba o tą jakość niesamowicie. Przypuszczam, że gazetka trochę nie wypaliła, głównie ze względu takiego, że no cóż, właśnie została dwutygodnikiem. No, wydaje mi się, że nie bez powodu wszystkie magazyny LEGO są miesięcznikami, a te od Amitu wydawnictwa jeszcze rzadszymi terminami się wydają. Nie oszukujmy się, każdy ma ograniczoną pulę hajsu. To mogło trochę nie wypalić, może po prostu też nie wypaliło ta sprzedaż, ale tak czy siak szkoda. Mimo wszystko uważam, że fanów Kobi, co widzę często po kanałach na YouTubie, jest tylu w Polsce, że no powinno dać radę. No dziwne i troszkę jednak szkoda, bo gdyby co numer dawali, niczym Playmobil, inną figurkę, czyli raz strażaka, raz policjanta, raz żołnierza i raz kogoś innego, lekarza i tak dalej, mogło to być naprawdę i moi drodzy, ja bym to kupował. Będę się czekał na inne numery, bo naprawdę uważam za fajną, szczególnie za 13 zł pozycję. Choć Kobie ogólnie nie są droższe, za 20 zł możemy też kupić inne fajne rzeczy, tak czy siak będę się czaił. I moi drodzy, chyba zacznę więcej tych kobików kupować, bo naprawdę mi się coraz bardziej podobają te klocki. Ale że takie słowa z moich ust wychodzą, moi drodzy, takie słowa z moich ust, no. Dzięki za kolejną wspólną recenzję. Jeżeli lubicie Kobi, na moim kanale one już były, również były Kobi. Jeżeli lubicie Straż Pożarną ogólnie, to zapraszam was na mój bazowy kanał, gdzie Straży Pożarnej również nie brakuje. W dniu dzisiejszym bardzo dziękuję wam za kolejny wspólny odcinek, czekam na komentarze, czekam na lajki i czekam na suby. Bye!